Szacunek do drugiego człowieka chyba trzeba mieć, nie? Nie, no jasne. Czy to jest murzyn, Azjata, stary czy młody, kaleka czy nie? No tak mnie uczono. Może nie jestem jakimś tam wykształconym człowiekiem po studiach. Ale ja sam kieruję swoim życiem i tym, co chcę robić. Nie. To nie o to tu chodziło, gdy to wszystko zaczynałem. Bo ja wtedy, co ja wtedy sobie kurwa pomyślałem, że kolega nie przyjaciel, a przyjaciel nie kolega. To i tak, kurwa chłopie, tobie dzisiaj nic już nie da. Poprawiasz mi dupę kurwa za plecami. I nie mów mi proszę, że to nie jest nienawiść. To jest zazdrość, która tobą dziś kieruje. By zniszczyć człowieka, niech chuj haruje. Jednak życie potoczyło się tak jak chciałem. Nie po twojej kurwa myśli, ty stary kurwa chamie. I nie mów mi proszę, że to ja zawiniłem. Bo cię kurwa szanowałem przez całe twoje życie. Szacunek. Mówi ci to coś, człowieku? Gdzie tam? To są chyba nasze wartości, nie? Totalnie kurne porażka. Tego nauczyłem się od ciebie. A teraz szczególne podziękowania dla drugiej osoby, z którą pracowałem. Pokaż, że masz honor i nie dawaj się kierować. Pokaż, że potrafisz decyzje podejmować. A nie zrzynasz od innym, bo sam nie potrafisz swojego własnego kurwa słowa wyrazić. Idziesz po trupach do samego końca. Karierę serwisz wszystkich wokół odkrącasz. Przyjaciół już nie masz, choć sam o tym nie wiesz. Niech cię ktoś oświadomi, czego jeszcze kurwa nie wiesz. Koledzy? W firmie, w której pracowałem? Kurwa, nierealne. Tam każdy patrzy swojej dupy, jak zarobić, jak przeżyć. Ale do tego doprowadzili tylko i wyłącznie rządzący. Trzymajcie się, pozdrawiam was, hej!